the lands of Zarad. The humans of Koopa Keep struggle to stay alive, as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls, as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the drow elf armies continue their attacks. They seek the human's most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war soon change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the drow elves can manipulate his land and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Siemano, siemano, jestem Grzesiek i witam was w nowej serii South Park. Kijek prawdy, tak? Tak się to nazywa, tak? Rada się jakoś tak nazywa. I jak widzę, tworzymy swoją postać, także jedziemy. Murzyn, biały murzyn. Powiedzmy takie. Fryzura. Łoż ty, jaki Chińczyk. Zróbmy podobnego do mnie. Co jak się da. O. To jest tylko nie blondyn. Ja mam takie ciemne włosy. No, patrzcie. Jedziemy dalej. Gacie. Mogę to jakoś przewijać? Mogę, kurwa. No, dobra, co mam? Jakieś garnitury, jakieś ciachę. Nic specjalnego nie widzę. Jak to w tym wyglądasz, koleś? O, patrzcie na mnie, taki... Siatka z niego jak... Nie wiem co. Jakie pryszcze. Tutaj jakiś taki ten, tutaj o... Tłusty, nie lubi tego oka, tu o, szramy jakieś. Długo jeszcze więcej piegów, Jezu. Malaria, jakbyś tu jakiś ubrudzony jakiś błotem. Pieprzyk tu. Szrama, kurde, o tu jak ten. Jak Libeli normalnie. Jakaś łezka, no tutaj tak. Z normalnego. O, okularie. No, chyba coś takiego. No, mam takie okulary. Oprawki mam. Ja mam takie jeszcze. Nie, Boże. Jakie mam okulary, lol? No, takie ciemne, jak tam były, no. Dobre były. Cyk. Jedziemy dalej. Zakończ! Okej. Okay. South Park! No trochę nieadekwatna pogoda na dworzu, ale dobra, przeżyjemy. Wczujemy się w klimat i zagramy tą gierkę. Się plączą. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie? Okay. Hun, you all dressed? No. Hey, champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? No. He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Sweetie? Okay. Fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son. Like normal kids.
We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, to we na kasę. Too. Idziemy na piwo. Fajnie. A ja chcę chodzić padem. Nie wiem, jak to się robi. Patrz, jakiego iPhone'a ma! Na jakich ten mógł się pobawić, dobra. Będę grał z strzałkami, no. Dyn. A. Opcje. No tutaj nic nie ma. Nic nie mogę pozmieniać. O Boże. No okej. Okay. Weź wszystko. Yeah. Dobre. Zabawki. Śmieci. Fajne zabawki. Karta z baseballistą. I co? Bierz to gówno. Jeśli chcesz sprzedać przedmioty, nie chcesz sprzedać przedmioty i wolałbyś nie nosić go przy sobie, możesz... Dziękuję. Bo schowek jest. Okej, okay, dobra. Na fajny pokój. Nie mam kompa, ale bieda. Zabawki. Rybcia. Ale reklama. UPC, kurde. Icha. Uuu, ale chata. Burdel, jak się patrzy. Uuu, na kurtkę zamknięta. A tu mogę wejść. Kibel! Znaczy łazienka. A? Ale to mogę też wejść, tak. Jakieś spacją? Okej, okay, tak się wala. Tak się wala, no. Okej. Okay. Gotówka 10 dolarów, 10 centów. Yeah. Bogactwo świata. O ty. Jeszcze raz. Poszło. Bobek! Matko się... Prysznic! Oh yeah! Patrzcie, jaki mam zajebisty żel. Myje się wodą i mi on nie psuje mojej fryzury. Dobra, wykąpaliśmy się... Nie mogę sam być dobry, nieważne. Łazimy z tej łazienki. Shields, shoes, toys, bedroom. Bedroom, spot, bedroom. Pants? Wow. Jak fajnie schodzi na dół, widzieliście to? Siema, ojciec. Co tam piszesz ciekawego? Walcz. Jeszcze podbieram kasę. Peruka kitki. Okej. Okay. Okej, okay. Tu mogę wejść? Nie chcę tu wejść, nie mogę. Idę do kuchni, gdzie tu będzie matka. A jak? Stary maty w lodówce. Znaczy w lodówce. Ona w kuchni. Tu jeden, dyn. Jop. O, żółte szafki. Gotówka. I teraz. It was a command. Now get out there and make some friends. A, ciota. Ja chciałem tam się pozbierać. Wrócę tu jeszcze. J. Nowy.
podzielić się właśnie na cele i nazwy, jakie ty mógłbyś się skomplować. Okej. Okay. Kwipunek. Bobek. Aby ich obrzydzić. Nic by nie wykuć oko. Tak już czas na pewno się piągnąć, czy coś coś. Ja pierdzielę. Ja. Dobra. Czyli szukamy jakichś ziomów, tak? Ble. Aha, to się wchodzi. Gotówka, porówka. Teraz chodzimy na dół. Gdzie są jakieś ludzie tutaj? Jopio, tego bawana. Nie mogę go zniszczyć, ale słaby, on w ogóle chyba nic nie jadł. Nie jest w stanie niczego zniszczyć. No humans, okej. Okay. W ogóle fajnie chodzi, widzisz? Butters. Siema. Jej, mam jednego nowego znajomego. Kolekcje. Wszyscy waga, aby się z nami dowiedzieć, jaki jest moim rodzinnym przyjacielem. W ten sposób nikt mu nie będzie go to kuczał. Oh yeah, ci kolekcje. Znajomi, coś tam. Bo common sprzęt zadanie. Okej. Okay. Lewy ship. Spalić jak skurczybek. Siema. So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Okay. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Okay. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Koopa Keep. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Okej. Kartman. Czy ten kot po lewej właśnie zjadł swoje gówno? You may have heard of my deeds at the Battle of Stark's Pod. That's the line the Grand Wizard made. My loyalty is as incurable as my diabetes. The power of diabetes is both a gift and a curse, but mostly a curse. Okay. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first,
Please tell us thy name. Imię twe brzmi. Grzyczyk. You entered douchebag, is that correct? Dykiel? Nie. Want to keep the name douchebag? Very well, douchebag. You will now choose a spider, mage, thief, or Jew. Żyd. Wow. A mage is like a wizard, only not as cool. You look sneaky enough to be a thief. You look sneaky enough to be a thief. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. A fighter has courage, honor, and the ability to kick fucking ass. O, tak, to jestem ja. Tak! Fighter! Deklamują Niko! Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Okej. Kup broń od Clyde'a. Cześć Clyde, dawaj mi broń. Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Kup tutaj. Bronię. Oż ty, ja tylko jest. Ognisty miecz. Ok. But don't let it bother you that there's a game to be played. Dla Numana na pierwszym poziomie. Kup. Wspaniały zakup. Dzięki. Lance. Nic nie mogę. Sprzęt. Czwarty poziom. Miksury. Zlokowane. Nie, co to, ale dobra. Okej, okay, zamknij. Ciśnij I. Wyposaż. Miecz z prawdziwego drewna. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, that. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Okay. I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Okej. Ostrzy wojownika! Kiedy trzeba być na nic do planu. That all you got? Za późno. Oh my god, dobra. It's all over again. Okay, look. Try putting your back into it at the last possible moment. Ah! Oh hell yeah, Clyde's your bitch! Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Okay. Ah. Oh shit, dude, I think I see blood. Ooh. Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bows. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bows. Prepare yourself. Okay. No, no, I said protect. Protect your bows. No dobra. No, that's not no, working. That's klikam prawy. To jest szarpel. No. That's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. All right. It's time okay. to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Douchebag, use your fighter ability to make Clyde pay for PIPA. Wow, zdolności. PIPA 6, napad z pobiciem. Stłucz wroga kijem baseballowym. Przy idealnym wykonaniu.
zyskuje dodatkowe uderzenia. Replay. Dobra. Nie za kombo. What? I was going easy. Take this. Critical hit. Tak. Nie mam pipy. Jak cofa się? Anuluj. Dobra. I dodged that. Yeah! YOLO! Grałem. Dude, that was awesome! You were all like, beam! Cloud was all like, nah, nah! Okay, okay, you prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the warden, shall let you see the relic. Zwycięstwo, jeden punkt doświadczenia. Dobra. Gaby, nagrywam? Ale myślę, że tak gdzieś koło 15. Tu może 20 minut nagrywam. To był pierwszy odcinek South Park The Stick of Truth. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, który mam nadzieję będzie już niedługo. Spierdzielę, to kończy odcinek. No, także jeśli się podobało, łapka do góry. Jeśli się nie podobało, łapka do dołu. Jeśli macie jakieś sugestie, propozycje, prośby, żądania, napiszcie to w komentarzu pod tym filmikiem. A ja się z wami żegnam i idę nagrywać chyba kolejny odcinek z Kika Prawdy. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!